Bolesław Piecha, były minister zdrowia, były europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, teraz w polskim parlamencie jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle, panie przewodniczący, panie ministrze i panie eurodeputowany. Dzień dobry. Te wszystkie tytuły na nic się nie przydadzą, kiedy stajemy naprzeciwko własnego zdrowia, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Wczoraj debata w Sejmie Polskim przy ulicy Wiejskiej na temat służby zdrowia. Z jednej strony zapewnienia rządowe, że robimy wszystko, żeby się uchronić i uchronić nasze zdrowie przed pandemią i innymi chorobami. Z drugiej strony ciężkie słowa opozycji o nieudolności polskiego rządu. Pan poseł oczywiście jest po stronie rządowej, jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale czy pan widzi jakieś mankamenty w tym, w jaki sposób postępuje minister Niedzielski, premier Mateusz Morawiecki w walce z pandemią? No ja chciałbym tutaj jakąś rzeczową analizę tych wszystkich wystąpień, całej dyskusji przedstawiać, a nie, że stoję po jakiejś tej, a nie innej stronie. To, że mamy pandemię i trzecią falę, to fakt. To, że ilość zachorowań chyba przerosła nasze spekulacje i oczekiwania, jest większa. To, że mamy dzisiaj ogromną kłopoty służby zdrowia związane głównie z przygotowaniem infrastruktury łóżek tak zwanych covidowych z tą częścią respiratorów, czy leczącą najczęściej chorych, to fakt. Ale faktem jest to, że udało się rządowi, i tu trzeba powiedzieć o przewidywalności rządu pana Morawieckiego, udało się przygotować odpowiednią infrastrukturę. Ta infrastruktura to, poza oczywiście szpitalami, gdzie są oddziały covidowe, takimi normalnymi, z prawdziwej definicji, to są właśnie szpitale tymczasowe czy rezerwowe. Gdyby tych szpitali byśmy nie wybudowali, gdybyśmy ich nie przygotowali również perspektywicznie możliwość ich rozwoju, czyli dokładania łóżek, dokładania stanowisk respiratorowych, sytuacja wyglądałaby zdecydowanie inaczej, chyba bardziej tragicznie. I to plus. Natomiast druga sprawa to jest kwestia, na którą rząd wpływ ma raczej niewielki, to jest kwestia zapobiegania. Zapobieganie to przede wszystkim apele, które od roku pojawiają się przecież w polskich mediach. To jest stanowisko rządu, to jest stanowisko w zasadzie wszystkich, poza drobnymi wyjątkami polityków. To jest to, co my sami możemy zrobić, żeby zapobiegać zakażeniu. I po trzeciej stronie są pewne tak zwane kazusy, które w trakcie tej epidemii wyszły. Ja sądzę, że to, co się stało wczoraj w Sejmie, takie epatowanie tą sytuacją zagrożenia, nikomu nie służy. Wiadomo, że najsłabszym ogniwem służby zdrowia, nie tylko w Polsce, myślę w Europie, ale również na świecie, to są kadry medyczne. Ich mamy zdecydowanie za mało, ale o takich sprawach mogliśmy mówić 10, 15, 20 lat wcześniej, a nie teraz, bo przepraszam za takie słowo, lekarza, pielęgniarki nie da się wyprodukować, bardzo brzydkie słowo, ad hoc, czyli natychmiast. To są długie procesy szkolenia. Po to, żeby lekarz mógł stanąć w walce z koronawirusem, potrzeba, tak bardzo delikatnie licząc, kilka lat, 7, 8, a w zasadzie pełno wyszkolony lekarz to jest 11 lat cyklu szkoleń. Nie da się tego ani przyspieszyć, ani zmienić. Taka jest po prostu metoda kształcenia medyków, bo im powierzamy swoje zdrowie i życie, i tutaj poziom wiedzy, poziom odpowiedzialności, poziom umiejętności musi być bardzo wysoki. Ale oczywiście w roku 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zaczęło się to masowe wykształcanie medyków do szkół medycznych, na uniwersytety medyczne trafiło więcej studentów, bo PiS otworzył bramy tych szkół, czy tak? I bardzo dobrze, że otworzył bramy, ale to jest też proces. To nie jest tak, że uczelnie medyczne stały na każdym rogu większego miasta, bo to nie jest prawda. To jest kwestia również tych, którzy muszą przekazać tę wiedzę. Ta wiedza części składa się z części teoretycznej. Przyjmijmy nawet, że zdalnie można było wyszkolić jakąś tam rzeszę medyków. Natomiast ta druga część jest sprawą praktyczną, czyli to jest szkolenie adepta, studenta, stażysty, rezydenta przy łóżku chorego. A z tym już jest zdecydowanie większy problem. Mamy system kształcenia na bardzo wysokim poziomie. Teoretycznie i praktycznie w zasadzie on jest jednolity w całej Unii Europejskiej, stąd uznawanie automatyczne dyplomów pomiędzy Polską, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią. Natomiast oczywiście to jest proces długi, poszerzenie tej bazy, większa rekrutacja wymaga czasu. Też musimy wiedzieć, że nie każdy ma predyspozycję
kompetencje, nie każdy ma odpowiedni poziom wiedzy po to, żeby lekarzem być. Zawsze studia medyczne cieszyły się dużym prestiżem i zawsze, bo ja to też to pamiętam ze własnego doświadczenia, zawsze trudno było pokonać tą barierę rekrutacyjną. Nie każdy z drogi mógł po prostu przyjść na uczelnię. A teraz, na chwilę wejdę w słowo, panie pośle, bo słyszałem opowieść o tym, że po pierwsze studenci medycyny teraz nawet na ostatnich latach studiują zdalnie, jak pan doktor wie, zdalnie. Niekoniecznie można się nauczyć i niekoniecznie można wiedzieć, kim jest człowiek, kim jest pacjent i w jaki sposób go leczyć. A po drugie, że ci studenci ostatnich lat medycyny czy ostatniego roku medycyny nie mogą mieć praktyk, nie mogą pomagać w szpitalach, bo szpitale tego nie chcą. Czy to jest prawda? Czy spotkał się pan z takimi przypadkami? Ta prawda leży, panie redaktorze, gdzieś tak troszeczkę po środku. Oczywiście, że studenci medycyny, zwłaszcza ostatnich lat studiów, gdzie już tej praktyki, tej umiejętności dość sporo nabyli, mogą być wykorzystywani i są, bo sami się zgłaszają do pewnych prac paramedycznych, nie lekarskich, broń Boże, przy łóżku chorego, również przy łóżku chorego covidowego. Druga sprawa, no to była ta akcja, którą udało się przeprowadzić, to znaczy masowe wyszczepienie pracowników ochrony zdrowia, bo oni muszą być też bezpieczni. Po co nam lekarz chory przy łóżku chorego? On nie tylko jest zagrożeniem sam dla siebie, bo może mieć ciężką postać covidu i stracić zdrowie, nie mówiąc o życiu. Natomiast może być również źródłem zakażenia, więc to nie jest takie proste. Ja sądzę, że ta sytuacja oczywiście wymaga ekstraordynaryjnego podejścia, ekstraordynaryjnych przesunięć tych fachowych pracowników medycznych do walki na tym największym dzisiaj froncie od roku, czyli nazywa się pandemią COVID-19. Natomiast do szkolenia będą musieli powrócić przy łóżku chorego. Nie da się żywego człowieka zastąpić fantomem, nie da się żywego człowieka zastąpić jakąś kalkulacją, jakimś schematem, który pojawia się na komputerze czy na ekranie laptopa. To jest po prostu niemożliwe. Ten kontakt z chorym człowiekiem jest warunkiem sine qua non wykształcenia dobrego lekarza. Trochę będzie przesadne porównanie, ale panie ministrze, czy nie jest tak, że w czasie pandemii sytuacja jest rzeczywiście nadzwyczajna, pompujemy pontony, kupujemy kajaki, żeby przeprawić się na drugą stronę rzeki, podczas gdy płoną mosty. Te płonące mosty to ci, którzy powinni pójść na operację, którzy powinni być zdiagnozowani, którzy powinni korzystać z porady lekarza, że w tym miejscu zawala się system naturalnej służby zdrowia. Czy to jest prawda, czy nie jest prawda, czy uratujemy w ogóle normalny system służby zdrowia w Polsce? No ja sądzę, że on oczywiście pracuje na całkiem innych obrotach, bo wykonywane są tylko operacje, albo gro tych operacji ma charakter urgensowy, to są nagłe zaostrzenia. Ten charakter ma również walki z nowotworem, bo tutaj każde większe przesunięcie może grozić niestety skutkiem śmiertelnym dla pacjenta. Natomiast jasną jest rzeczą, że w tej sytuacji, kiedy umierają nam chorzy na COVID, kiedy zapewniają się szpitale przeznaczone dla osób zakażonych wirusem, część tej służby zdrowia musi być przesunięta do normalnych działań. Te przesunięcie dotyczy wielu specjalności, ale taką kluczową specjalność są anestezjolodzy, bo ci anestezjolodzy z jednej strony są potrzebni przy ratowaniu życia chorych nowotworowych, bo muszą znieczulić pacjenta. To nie jest prosty zabieg. To nie jest tak, że przychodzimy i połkniemy jakąś tabletkę i można operować. To jest bardzo skomplikowany proces kwalifikacji do tego znieczulenia. Czyli usypianie pacjenta i sama operacja, ale ci sami anestezjolodzy są potrzebni na tych najcięższych pododdziałach covidowych, gdzie mamy do czynienia z bardzo specjalistycznym sprzętem i już nie mówię tylko o prostym respiratorze. To również jest taki sprzęt, który w zasadzie przeciętnie wykształcony lekarz będzie miał ogromne problemy, żeby go obsługiwać. I te przesunięcia oczywiście były konieczne, bo tam jest te pole walki tam jest najtrudniejsze i w związku z tym pewnie decyzja, żeby odroczyć część tych zabiegów, które nie muszą być zrobione już teraz, bo stanie się nieszczęście, na jakiś tam lepszy czas. No, my wiemy, że to dotyczy chociażby tak słynnego problemu, który w Polsce w tej chwili już prawie nie istnieje, to był problem zaćmy. No ja wiem, że każdy dzień, kiedy mamy bardzo poważnie upośledzone
niewidzenie dla tej osoby jest bardzo, bardzo ciężkim kalectwem, ale nie jest to kalectwo nieodwracalne i nie jest to kalectwo jest, do końca życia, bo jest, to można jakoś tam odroczyć i zrobić. Ale są też inne przypadki, które mówią o tym, że ta służba zdrowia oczywiście nie może działać tak, jak działało, skoro jest COVID, ale czy pan minister nigdy nie pomyślał, że te środki drastyczne, które stosujemy, nie są posunięte za daleko? Coraz jest więcej emocji negatywnych i ludzi, którzy mówią, będziemy żyli z COVID-em. Mutacja brytyjska, mutacja brazylijska, teraz pojawiła się mutacja francuska, bretońska, za chwilę pojawi się mutacja warszawska, mazowiecka i tak możemy żyć aż w nieskończoność, a przecież nie możemy i takiego... tak, panie redaktorze, to prawda, tak będzie. No, my, przypomnę, no to bądźmy normalni w takim razie. Które nie spotykały się. Nie, no na całe szczęście część naszych obywateli w taki czy inny sposób, dzisiaj jest to sposób tak zwanej odporności czynnej, czyli zaszczepienie się na te wirusy odporni i będzie w zasadzie ten wirus normalną częścią naszego jakby tutaj tego ekosystemu w całym świecie, natomiast nie będzie powodował tak gwałtownych zdarzeń, jakie to ma miejsce od roku. No nie będzie fala potężnych zaburzeń oddychania wymagających hospitalizacji. To nie będzie fala potężnych zapaleń śródmiośczowych płuc, gdzie sprawa życia i śmierci jest na zasadzie, mówiąc kolokwialnie, 50-50. Będziemy żyli tak, żyjemy pewnie z wirusem grypy. Trzeba to opanować. Takie epidemie w historii świata się zdarzały. Miały bardziej dramatyczny przebieg. Wszędzie stosowano mniej więcej te same środki zaradcze. Głównie to jest ta samoizolacja, maseczki, kwarantanna, bo to były zawsze one w dyspozycji. Natomiast jest prawdą, że oprócz szczepionki na razie i sądzę, że no, na moje takie myślenie lekarskie i doświadczenie wynika, że dość długo będziemy mieli ogromny problem z lekiem, który jest w stanie wyleczyć wirusa. Chociaż są płuc, tacy... To jest antybiotyk i wyleczenie. Kiedyś, 60, 70, 80 lat temu, to było albo przeżyje, albo nie przeżyje, czekało się do kryzysu. Sądzę, że no, cały wysiłek oczywiście naukowców pójdzie w tym kierunku, że nie tylko szczepionki, chociaż, ale również leki. Przerwę chociaż są i pojawiają się informacje o rozmaitych lekach na koronawirusa, które są nieakceptowane przez rozmaite systemy służby zdrowia albo nieakceptowane przez WHO. Pojawiają się rozmaite teorie z tym związane. Czy to jest działanie świadome, przypadkowe, czy może koncerny medyczne, tak jak przy okazji znaku zapytania. Czy koncerny medyczne decydują o tym, co dzieje się w tym systemie leczenia ludzi na świecie? No ja bym, to jest bardzo daleko idąca spiskowa teoria dziejów, którą nie podzielam, aczkolwiek no, ludzie takie rzeczy tworzą, zawsze je tworzyli. Wie pan, w średniowieczu, kiedy były wielkie epidemie żony, to wie pan, kto był winny. Wiem. Tu jest rząd, a tam byli Żydzi zawsze winni. Albo, nie wiem dlaczego, albo, ale tak to było. Albo czarownice. No dobrze, ale panie ministrze, to pan... W epidemii zawsze ta grupa. Więc ja sądzę, że to jest jasne. Nie wierzy, panie ministrze... To jest, pan nie wierzy oczywiście w takie rzeczy, bo jest pan posłem w polskim parlamencie, ale przypadek AstraZeneca. Wielu fachowców mówi, że to, co się dzieje wokół szczepionki, to są właśnie działania konkurentów. O tym mówił między innymi profesor Gut, ale nie tylko. Polski rząd i minister Dworczyk powiedział, będziemy się szczepić AstraZeneca, bo nic nie wskazuje na to, żeby była bardziej szkodliwa niż jakiekolwiek inne szczepionki. To też są fake newsy, to też jest spiskowa teoria dziejów? No może nie tyle spiskowa teoria dziejów, czyli bliżej naszego ciała. Może to być część walki konkurencyjnej, bo konkurencja polega na tym, żeby wypchnąć kogoś z rynku. Wszystkie te wielkie koncerny farmaceutyczne stale walczą o swoje pole do popisu. Ten rynek, to zdarzenie, które nazywa się epidemią, dla tych koncernów farmaceutycznych jest źródłem wcale niezłych zysków. Zgodzi się pan, panie redaktorze? No, w związku z tym, jeżeli oczywiście, że próbuje się, utrzymać podaż na poziomie takiego, że ona nie zaspokaja popytu, to znaczy za co? Można przede wszystkim mówić o cenie, można mówić o dostępności, a jeżeli ktoś tam pojawia się ciągle jakiś nowy producent, to się go próbuje dyskwalifikować. Ja sądzę, że takie sprawy były znane, są znane. Polscy producenci leków mogą o tym powiedzieć całe wielkie historie, jak to nie umieli zarejestrować leku generycznego, bo przeszkadzały różnego rodzaju stowarzyszenia, instytucje, prawnicy, sądy.
Bo to jest normalne, tak to działa w tej sytuacji konkurencji. Czy zna pan inną dyscyplinę naszego otoczenia gospodarczego, żeby było inaczej? Że jedną częścią walki konkurencyjnej jest po prostu koncerny, takie rzucenie niejasnych podejrzeń. Koncerny na medyczne teraz po pierwsze są globalne, po drugie są bardzo mocne, po trzecie są bardzo bogate. To jeżeli w przypadku szczepionki AstraZeneca powiedzieliśmy tak, to możliwe, że to jest element walki konkurencyjnej, to dlaczego w tym drugim przypadku powiedzieliśmy, że to jest wykluczone i to są te czarownice ze średniowiecza, jeżeli ktoś mówi, ten lek został niedopuszczony, bo są koncerny. A w tym przypadku tak, a w tamtym to wykluczone. Dlaczego, panie pośle? Ja pani tego nie potwierdzam, ja mówię tylko, to są spekulacje i tylko. Natomiast jeżeli chodzi o leki, to jednak sądzę, że my mamy dość skutecznie zrobione odpowiednie laboratoria, odpowiednie systemy, które są w stanie stwierdzić skuteczność tego leku. Dla każdego leku ważne są dwie rzeczy, że musi być bezpieczny i musi być skuteczny. Większość tych leków, które zapodano, że mają działać cudownie, niestety nie spełnia tych kryteriów. To, że ktoś przyjmował te leki i mu się poprawiło, to też może być naturalny przebieg choroby, która no taki ma, a nie inny charakter. Nie wszyscy umierają po prostu. I nie będą umierać, i Bogu dzięki. Na w związku szczęście... z tym oczywiście próbuje się to wykorzystać w taki sposób. Nikt nie potwierdził amantadyny, że ona działa. No po prostu, na wirusa nie działa. Powiedział pan poseł, oczywiście nie wszyscy umierają. Jeżeli popatrzymy na te statystyki, brutalne statystyki śmierci, to na tego czystego COVID-a nie umiera tak bardzo dużo osób. Choroby współtowarzyszące oczywiście tu są przesądzające o tym, czy ktoś umrze, czy może umrzeć, czy nie. No i silny organizm przetrwa wiele różnych zakażeń, nawet w dawnych czasach. Przed okresem chirurgii przetrwał zapalenie prostego wyrostka robaczkowego. W tam 20-15 przypadkach można było mieć zapalenie i przeżyć. Natomiast resztę umierało. Tak to jest i zawsze tak było. Natomiast ja bym bardzo przestrzegał przed tą klasyfikacją czysty, nieczysty COVID. COVID jest COVID. Zakażenie jest COVID-em, jest zakażeniem COVID-em. Jeżeli to trafiło na słabszy organizm, zazwyczaj związany z takim czy nie innym wysiłkiem organizmu z powodów innych obciążających zdarzeń, no to siłą rzeczy taki człowiek, taki pacjent no jest w zdecydowanie gorszej sytuacji niż młody, silny, wysportowany, bez jakichkolwiek obciążeń. No, to jest prawda. Taką prawdę no, też nieładne słowo, już Darwin odkrył dawno, prawda? Że tak to po prostu jest. Ale my jesteśmy współczesnym społeczeństwem i musimy opiekować się wszystkimi. I ten model szwedzki, który się wtedy pokazał, zostawcie, niech to naturalnie przejdzie, spowodował jedno. Spowodował śmiertelność, ogromną śmiertelność na DPS-ach, czyli domach opieki społecznej. Czy to jest w jakiś sposób akceptowalnie etyczne? No panie redaktorze, no zastanówmy się. Chyba nie ten. Będziemy się, panie ministrze, nad tym zastanawiać. Czas pędzi szybciej niż samolot premiera Morawieckiego do Paryża, a o wizycie premiera Morawieckiego chcemy za chwilę porozmawiać. To może na zakończenie pytanie, czy w ramach Nowego Ładu będzie nowe spojrzenie na służbę zdrowia w Polsce? No myśmy wczoraj troszeczkę o tym mówili, głównie mówili o tym przemyśle, polskim przemyśle farmaceutycznym, który tak na dobrą sprawę byliśmy w tych krajach niesławnego RWPG, głównym graczem. Teraz jesteśmy na granicy, ale mamy polskich przedsiębiorców, wcale nie małych, i trzeba bezwzględnie w tym nowym ładzie zagwarantować ich grant, kwant środków w postaci grantów, pożyczek, żeby go jednak odbudować, żeby te podstawowe bezpieczeństwo lekowe utrzymać. Z drugiej strony no, trzeba też podjąć tej troszeczkę łatwiejszej sytuacji, że pandemia gdzieś tam będzie mijać, no pomnij tych doświadczeń, które dzisiaj przeżywamy, żeby troszeczkę tą naszą służbę zdrowia w inny sposób ukierunkować i na pewno trzeba czynić starania, żeby zasilać ją w coraz większej ilości środków finansowych, bo ta pandemia, wydatki na tą pandemię, nie tylko te tam w sferze tarcz, osłonowej i tak dalej, ale głównie wypadki leczenia, no niestety pokazały, że te pieniądze są potrzebne. Panie pośle, kiedy się skończy pandemia? Halo? Halo, ja słyszę, tak. Kiedy się skończy pandemia, panie pośle, panie przewodniczący, kiedy wyjdziemy z domu i zatańczymy na ulicach miast?
Ja nie wiem, to będzie chyba proces wielomiesięczny, jeżeli nie wieloletni. Z jednej strony pandemia się kiedyś skończy, te przypadki zachorowań na koronawirusa, bo będą się zdarzały, będą jednak schodziły z tych headline'ów, gazet, mediów i tak dalej. To nie będzie główny temat, ale on będzie gdzieś nam towarzyszył. Natomiast zostawi niewątpliwie pewne rysy, pewne blizny w naszych życiu społecznym, w naszym życiu również prywatnym. Ten dystans i te doświadczenia lockdownów, te doświadczenia pewnych lęków społecznych, te spekulacje, te rozgrzane emocje nigdy nie zostaną zapomniane. Będziemy jeszcze długo czasy pandemii pamiętać, tak jak pamiętali nasi poprzednicy. Antropologicznie nie tak wiele żeśmy się zmienili. Lubię to pytanie. Czy pan uważa, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan, czy w sposób naturalny wczepił się w człowieka i w nasze społeczne życie? No to jest pytanie tego typu, że może pan je zadawać wszystkim. Ja uważam, że jest to wirus, który i coraz częściej mamy z nim do czynienia od zwierzęcy. Jak się on zmutował, jak on przeskoczył ze zwierzęcia na człowieka, nie wiem. Pewnie te badania trwają, ale sądzę, że rezerwuar w przyrodzie różnych jeszcze wirusów, bakterii jest bardzo duży. My nie panujemy nad wszechświatem i to jest prawda, według mnie absolutna i pewnie nigdy nie będzie mieli kontroli nad wszechświatem. Kto się niektórym ludziom budującym nowego człowieka wydaje, że tak będzie. I budującego nowy ład. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam. Pan Bolesław Piecha, minister zdrowia, teraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem Poranka Wnet, polityk Prawa i Sprawiedliwości.